Dzień dobry Państwu, witam w trzecim odcinku studia Forbet czwartej ligi, a dzisiaj znajdujemy się w takiej dosyć wyjątkowej scenografii, której właścicielem jest Tomek Pęśko, mój gość. Witam wszystkich fanów czwartej ligi. Tomek jest skautem, trenerem Okęcia Warszawa, ale również kolekcjonerem szali z lig niższych. Rozumiem, że jesteś fanem czwartej ligi i oglądasz tą ligę na co dzień. Tak, oczywiście. Jak najbardziej staram się oglądać od trzech do czterech meczy w tygodniu, jak jest liga, także cały czas śledzę na bieżąco wyniki. No i zobaczymy, może znajdę utalentowanych zawodników. A jak wypada nasza liga na tle innych czwartych lig, albo być może na tle innych niższych lig z naszego kraju? Oglądam ich dosyć sporo, także moim zdaniem jesteśmy w top 3 w całej Polsce, jak najbardziej. Wróćmy zatem, Tomku, do trzeciej kolejki. Czy jakieś niespodzianki w tej kolejce miały miejsce? No, uważam tutaj te mecze, które ja śledziłem akurat. Tutaj bym postawił na Escola Warszawa, która grała z Hutnikiem Warszawa. To naprawdę bardzo ciekawe widowisko. Plus jeszcze tutaj bym dodał faworytów z Mińska, którzy grali z Markowią. No i oczywiście Orzeł Baniocha z Mazurem Karczew. Powiedzmy naszym widzom, że Escola Warszawa przegrała z Hutnikiem 2-3, a wspomniana przez Ciebie Mazowia wygrała 1-0 z Markowią Marki. 114 bramek padło w trzech kolejkach Forbet czwartej ligi. Wiesz, kto był strzelcem setnej bramki? Albo w jakim meczu padło? Już jest CK Troszyn, to jest... Zgadza się. W wyniku 7-0 wygranej CK Troszyn na wyjeździe ze Świtem Staroźreby. Ja w tej chwili zapraszam Państwa na obejrzenie tego skrótu, a po skrócie Kamil Majkowski, strzelec setnej bramki Forbet czwartej ligi, powie kilka słów o tym spotkaniu. Świt Staroźreby w pierwszym domowym meczu w trzeciej kolejce Forbet czwartej ligi podjął drużynę KSCK Troszyn. Faworytem była oczywiście ekipa z Troszyna i bardzo szybko udowodniła to, strzelając w 10 minucie bramkę. Po asyście Bałasa wynik spotkania otwiera Filip Woźnica. Już 3 minuty później pierwszy rzut karny w tym meczu i Kamil Majkowski podwyższa wynik spotkania na 2-0. W 40 minucie jest już 3-0, strzelcem gola Michał Pragacz, a w 45 minucie swoją drugą bramkę w tym meczu zdobywa Kamil Majkowski i do przerwy mieliśmy wynik 4-0 dla KSCK Troszyn. W drugiej połowie KSCK Troszyn nie zwalniał tempa i w 57 minucie setną bramkę na boiskach w tym sezonie Forbet czwartej ligi strzela Kamil Majkowski, podwyższając wynik spotkania na 5-0. 63 minuta i Kacper Matusiak strzela gola na 6-0. A dosłownie 2 minuty później, w 65 minucie, wynik spotkania ustala Mariusz Wierzbowski i KSCK Troszyn wygrywa ze Świtem Staroźreby aż 7-0. Cześć Kamil. Witam, witam. Widzę, że wracasz z treningu chyba, tak? Tak, tak, właśnie akurat wracamy. Powiedz mi Kamil, no przede wszystkim może inaczej, chciałem Ci pogratulować zdobycia setnej bramki w Forbet czwartej lidze, w sensie setnej już w trzeciej kolejce padła, łącznie mamy ich 114. Wasz wynik z meczu ze Świtem Staroźreby aż 7-0. Nasi widzowie są na pewno ciekawi, czy to faktycznie była aż taka przewaga, czy po prostu mecz ułożył się pod wasze dyktando. No dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo fajnie. Jestem miło zaskoczony, że akurat padło to na mnie ta setna bramka. Dopiero właśnie zauważyłem na waszych fanpage'ach, że taki zaszczyt mnie kopnął. To tak, dobrze weszliśmy w mecz. Bardzo fajnie ułożyliśmy sobie to spotkanie. I później tylko to wszystko cały czas to napędzało. Także wszystko było pod naszą kontrolą. To co, KSCK Troszyn faworytem głównym do awansu w tym sezonie?
Nie, my się nie wychylamy jako drużyna, my robimy swoje. Naszym głównym celem jest utrzymanie, a jeśli będzie dobrze po pierwszej rundzie, to wtedy może zaczniemy myśleć o jakichś wyższych celach. Na razie pracujemy po cichu walczymy o te najwyższe lokaty. Kamil, następne spotkanie będzie meczem na szczycie z MKS-em Piaseczno. Jak się przygotowujecie jakoś specjalnie do tego meczu? Nie, przygotowujemy się, wiadomo, jak do każdego innego meczu. Wiadomo, że to jest każdy inny ten mikrocykl. Teraz przygotowujemy się stricte pod Piaseczno, pod zespół z Piaseczna. Tak jak mówię, my robimy swoje, po cichu do przodu. Myślę, że na pewno też nam jako drużynie ten mecz z Piasecznem pokaże, gdzie jesteśmy i o jakie cele będziemy grać. Król strzelców w tym sezonie? Nie, no wiadomo, najważniejsze jest dobro drużyny. Jeśli wiadomo, że jeśli drużyna będzie dobrze funkcjonowała, to i ja strzelę parę tych bramek jeszcze więcej, ale tak jak mówię, najważniejszy jest ten cel, żeby drużyna była jak najwyżej w tabeli, a to, czy strzelę dużo bramek, to już jest drugorzędny cel. Dziękujemy Ci bardzo i w takim razie pozdrawiamy, życzymy powodzenia Tobie oraz całej drużynie i mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie usłyszymy się nieraz. Pozdrawiam. Dziękuję, do zobaczenia, pozdrawiam. Kamil zadowolony z wygranej. KSC Katroszyn liderem z bilansem 13 strzelonych bramek, tylko jednej straconej. Wielu ekspertów obok Mazowi czy też wspomnianej wcześniej Ząbkowi Ząbki stawia KSC Katroszyn do awansu. Czy Twoim zdaniem dalej będzie kontynuowana tak dobra gra? No miejmy nadzieję, tak? Stawiają się w formie lidera, także jak widzimy mają najwięcej punktów obecnie po trzeciej kolejce, także no wszystko przed nimi jeszcze, ale myślę, że to jest jeden z faworytów do awansu. Za chwilę zobaczymy sobie również skróty z pozostałych meczów, połączymy się też z naszymi dwoma pozostałymi ekspertami. Natomiast ja chciałem na chwilę wrócić do Twojej kolekcji. No, ona jest naprawdę imponująca. Czy jest, Tomek, któryś szalik, który ma dla Ciebie największe znaczenie albo jakiś największy sentyment? Wiesz co, największymi moimi skarbami to są jednak szaliki Okęcia Warszawa. Jest okay. To mój klub, tam się wychowałem, tam spędzam wolny czas obecnie, no i dalej walczę o mój klub. Z takich innych klubów, które gdzieś tutaj są, to na pewno są jakieś tam wartościowe. Jest jeden z najstarszych, Mazura Karczew, który zdobyłem gdzieś na bazarku. Starsza pani sprzedawała, kupiłem go za 10 zł. Potem się okazało, że jest to jeden z pierwszych szalików, które wyszły na Mazurze. Także... Za mną znajduje się szalik m.in. Madziaru Nieporęt. Z tej okazji chciałem życzyć dalszych sukcesów w grze, ponieważ ostatnio chłopaki obchodzili trzecie urodziny. Za tobą z kolei znajduje się szalik Wilgi Garwolin, która obchodzi w tym roku stulecie istnienia, a już za tydzień chłopaki przygotowali mecz z gwiazdami, no lokalnymi powiedzmy tak, i można, uwaga, na Facebooku klubu Wilgi Garwolin wylicytować miejsce w składzie. Z ostatnich informacji było to około 200 zł, zakładam, że ta kwota to już jest kilkaset złotych. Czy będziesz brał udział? No bardzo chciałbym, ale jednak chyba wyjazd Okęcia niestety przede mną, także, ale może Ty coś tam wylicytowałeś. Ja również mam wyjazd kawalerski, natomiast drodzy Państwo, my zapraszamy i odsyłamy do social mediów Wilgi Garwolin, bo takie inicjatywy warto wspierać. Przy okazji przypominam o hashtagu Mazowiecki Lokalnie. Tym hashtagiem oznaczamy swoją obecność na wszystkich meczach niższych lig Mazowsza. A czy Ty byłeś w tej kolejce na jakimś meczu osobiście? Tak, jak najbardziej byłem na meczu w Płońsku Okęcia naszego kochanego. Przed programem powiedziałeś, że oglądałeś też mecz MKS-u Piaseczno. No, był to naprawdę ciekawy mecz, powiem szczerze, nie wiedziałem, że może naprawdę dziać się tyle. Widać po Mszczonowie, że chciało się odbić od dołu tabeli, także mam nadzieję, że w następnym już będzie coraz lepiej. Ty powiedziałeś o Okęciu. Okęcie jest to klub, który na pewno chciałby wrócić do czwartej ligi w tym sezonie, ale tak płynnie przechodząc mamy też kluby, które chciałyby uciec z naszej czwartej ligi i awansować do trzeciej. Właśnie jednym z tych klubów jest MKS Piaseczno, przed chwilą wspomniany.
Jest również Ząbkowia oraz rezerwy Wisły, bo taki mecz Ząbkowia-Wisły odbył się w sobotę. Zaproszę Państwa teraz do obejrzenia skrótów z meczu Ząbkowi-Ząbki z rezerwami Wisły-Płock oraz MKS-u Piaseczno z Mszczonowianką. A po tych dwóch skrótach Przemek Płatkowski jako nasz ekspert opowie pokrótce, jaka jest jego opinia. Co ciekawie wygląda Wisła Płock. Na Walczaka ta piłka, ten próbował się obrócić. Jest jeszcze uderzenie na bramkę. I teraz szansa przed Zychem. Patryk Zych, Zych! Teraz będzie przed szansą Zych. Nie ma spalonego. Zych! I jest 1-0. 32. minuta meczu. Podbiega Patryk Zych do kibiców. Nie udała się pułapka offside'owa, a ta prosta strata, Lelito znakomicie teraz balansem ciała i jest szansa przed Zychem, jeszcze dobitka, 2-0, Patryk Zych Wisienka na torcie, piłka przez zawodnika i będzie przed szansą Kuba Jóźwiak, ale szybszy Lodziński. Akcja Płocki-Wisły, jest dośrodkowanie, tam próbuje zamykać tę akcję Leszczyński. Czy uda się oddać strzał? Zamieszanie w polu karnym sygnalizował rękę i będzie rzut karny. Krzysztof Janus! O, z wielkimi kłopotami, ale jest bramka kontaktowa. I to będą bardzo ciekawe ostatnie minuty na stadionie w Ząbkach. Mamy bramkę, chociaż protestują gracze MKS-u. Wydawało się, że była tam ręka w tej sytuacji. Barwiński. Z lewej strony chyba to jest Konopski, zagrywa do Naleja. Jest Maciej Nalej i świetne zachowanie Macieja Naleja. No, kapitalna akcja w wykonaniu grającego z numerem 27 napastnika Piaseczna. No i szybkie wyrównanie po stronie Piaseczna. Taniszewski ma teraz więcej miejsca, skrzydłowy MKS-u. Jest prawą stroną prowadzona ta akcja MKS-u, jest z prawej też Krupnik, dośrodkowanie Krupnika. I mamy 2-1, ależ fantastyczna akcja MKS-u z prawej strony. Będziemy do ostatniej kolejki obserwować walkę o pierwsze miejsce. Teraz akcja MKS-u, Konopski, dośrodkowanie do Naleja, ma szansę Nalej, ale zablokowane to uderzenie napastnika MKS-u. I została pod nogą futbolówka skrzydłowemu MKS-u, teraz świetnie w defensywie Nalej i znowu rekontra w wykonaniu Piaseczna. Nalej zagrywa do Matulki, Matulka i mamy 3-1, ale świetna akcja, kolejna duetu na Matulka, Nalej, Matulka, Kubiński. Kubiński w takim rajdzie między kilkoma przeciwnikami, Leon. I mamy 11, a więc rzut karny, faulowany, grający z czwórką Leon. 80. minuta spotkania i rzut karny dla Mszczonowianki. Do piłki podchodzi grający z 11 Damian Pociech. Ważny moment tego spotkania. I mamy 3-2, a więc wykorzystany rzut karny przez Pociecha. Są momenty i tych momentów jest bardzo dużo, kiedy poziom gry jest naprawdę wysoki. Teraz akcja Mszczonowianki, jest już w polu karnym. Jeden z graczy z Mszczonowa, sygnalizują tam zagranie ręką jeszcze Pociech. Pociech cały czas w polu karnym, Szkopiński, no było blisko naprawdę dużego zagrożenia pod bramką Palamara. Matulka, blisko właśnie środkowej strefy boiska, teraz kąt, a z prawej strony mamy strzał, ale fenomenalne uderzenie folwarskiego broni Leszczyński. Kapitalna akcja teraz gracza MKS-u, oddał mocny strzał. Szukał okienka bramki Leszczyńskiego, ale fenomenalna interwencja. Olwarski kontra Kozaczek. Kolejne dośrodkowanie gracza z numerem 7. Jest tam Leon. Gdzieś zaplątała się piłka między nogami kilku zawodników. Jest Pociech, strzał Pociecha, ależ blisko było w tej sytuacji. Cześć Przemek. Cześć Artur. Mam nadzieję, że powiesz nam coś więcej o trzech wspomnianych tutaj przed chwilą meczach. Może na początek mecz, który był transmitowany przez MZPN TV, on nie dotyczący oczywiście naszej czwartej ligi, ale Perła Złotokłos podjęła FC Lesznowolę. Opowiedz nam coś o tym meczu. Podjęła i wygrała bardzo wysoko, bo 5-0, chociaż początek
tego meczu, jak i w sumie duża część tego spotkania nie wskazywały na to, że rozmiary zwycięstwa mogą być tak okazałe. Przy stanie 0-0 drużyna z Lesznowoli miała znakomitą okazję do tego, żeby wyjść na prowadzenie. Bramki padły już po około 30 minutach gry i więcej. Dwa dośrodkowania, jedno z rzutu wolnego, jedno z prawego skrzydła, dwa uderzenia głową zamienione na bramkę. Później w drugiej połowie drużyna ze Złotokłosu nie wykorzystała rzutu karnego, ale zanotowała iście piorunującą końcówkę, której trzykrotnie pokonała golkipera z Lesznowoli. To były derby powiatu piasteczyńskiego, chociaż w tej grupie derby będą co chwilę, bo z tego powiatu w grupie trzeciej warszawskiej A-klasy występuje aż 8 ekip, a zatem derby będziemy mieli co chwilę. Ozdobą tego meczu gol na 3-0, uderzenie z dystansu bardzo ładne. Perła wygrała absolutnie zasłużenie. Nie wiem, czy aż takie rozmiary wyników, aż takie rozmiary porażki zasłużyła ekipa z Lesznowoli, ale poza krótkimi fragmentami stanowiła wyłącznie tło dla lepiej dysponowanych gospodarzy. Co prawda siedzący za mną kibice, których przyszło dość dużo na to spotkanie, większość krzesełek była zajęta, narzekali na to, że okres przygotowawczy dopiero co się skończył, a w drużynie ze Złotokłosu nie bardzo jest komu biegać. Ale mimo to na dzień dobry, na powitanie z rozgrywkami Windor A-klasy drużyna ze Złotokłosu odniosła pewne zwycięstwo i jeżeli się nie mylę, to po pierwszej kolejce zajmuje pierwsze miejsce. Powiedz mi, Przemek, a jak otoczka całego wydarzenia, jak ogólnie klimat na trybunach? Bardzo przyjemny, tak jak wspomniałem, było wielu kibiców. Co prawda nikt nie podjął próby żadnego dopingu. Wygrana została uczczona krótkim uruchomieniem syren strażackich z wozu strażackiego, który parkował obok. Niemniej atmosfera była taka typowa na sobotnie popołudnie, czyli każdy już zmęczony tygodniem przyszedł po to, żeby nieco się zrelaksować, nieco odpocząć od swoich codziennych obowiązków. Tak jak mówię, może trochę brakowało większego życia tych trybun. Mimo to widzów było całkiem sporo, na plus także to, że piłkarze na boisko wyprowadzali najmłodsi członkowie Akademii Perły Złotokłos. Także to też nieco dodało kolorytu całej oprawie. Natomiast, tak jak mówię, to był też początek sezonu, jest wciąż sezon urlopowy, myślę, że i dla piłkarzy, i dla kibiców. A po tak udanym sezonie spodziewam się, że widzów w Złotokłosie na każdym meczu będzie tylko przybywało. Mecz MKS Piaseczno z Mszczonowianką. Czy tutaj MKS Piaseczno wygrało zasłużenie? Dla mnie przede wszystkim w tym meczu i w tych pierwszych trzech, po tych pierwszych trzech kolejkach największym zaskoczeniem in minus jest postawa Mszczonowianki, zespołu, który ma najdłuższy staż pośród wszystkich uczestników Forbet czwartej ligi, bowiem rozpoczyna właśnie swój 20 już sezon na tym poziomie. Do tej pory najniższym miejscem było chyba 8. czy 9., jeżeli dobrze pamiętam. Było parę takich sezonów, kiedy piłkarze ze Mszczonowa realnie włączali się do walki o awans do trzeciej ligi, o prawo gry w barażach o trzecią ligę, a tutaj w tym sezonie po trzech meczach tylko jeden punkt na koncie wywalczony w meczu drugiej kolejki ze Świtem Staroźreby, dwie porażki z Wiktorią Sulejówek, a także z MKS-em Piaseczno, 2-3. Dobra postawa dwóch piłkarzy, przede wszystkim w zespole z Piaseczna. Maciej Nalej, który już wiosną, doskonale prezentował się w barwach Spadkowicza, czyli Żyrardowianki Żyrardów, strzelił w tym zespole 11 goli, 22-latek, a ma już doświadczenie także na poziomie trzeciej ligi w barwach Unii Skierniewice. Maciej Nalej zanotował asystę, a także strzelił gola, dwie bramki na koncie pomocnika Kamila Matulki. Już łącznie 4 gole na jego koncie w tym sezonie. Najpierw po jednym trafieniu w pierwszych dwóch kolejkach, a teraz dołożył 2 gole w meczu z Mszczonowianką, która jako pierwsza w tym meczu strzeliła gola, ale z prowadzenia cieszyła się zaledwie 3 minuty, powiem MKS Piaseczno. Szybko doprowadził do wyrównania, później przed przerwą strzelił gola, podwyższenie na 3-1 w drugiej połowie.
No i na 10 minut przed końcem drużyna trenera Mikoły Dremliuka, który mówił o tym, że no, piłkarz musi dawać przez cały czas dawać z siebie więcej niż 100%. Musi być skoncentrowany, waleczny, a tego w drużynie Zemszczanowa zabrakło. Podkreślił, że wciąż problemem trapiącym drużynę są kontuzje, ale z takim samym kłopotem zmaga się również defensywa spiaseczna. Trener tej drużyny mówi, że no nie bardzo jest w tej chwili jak przeprowadzać zmiany w linii obronnej. Zresztą to widać. 3 mecze, aż 7 straconych goli, ale mimo to ofensywa rekompensuje te braki w obronie i dzięki temu MKS Piaseczno, który w najbliższą sobotę rozegra hitowe spotkanie z KS-em CK Troszyn, będzie to mecz dwóch pierwszych drużyn, radzi sobie na tyle dobrze, że znajduje się w czołówce tabeli. Dokładnie, mecz lidera z wiceliderem. Opowiedz nam proszę jeszcze o ostatnim meczu Ząbkowi ze Zerwami Wisły Płock. Tak się składa, że na tym meczu, konkretnie na drugiej połowie, byłem również ja. Więc jakby no nie obejrzałem pierwszej połowy meczu, mogę jakieś wnioski wysnuć po drugiej. Tutaj Ząbkowia wygrała 2-1. No i co, jest to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Umówmy się, tak jak mówisz tutaj o Piasecznie czy o Troszynie, jest to również jeden z faworytów do awansu. No w końcu chłopaki tutaj z Ząbek się obudzili. Mecz jak najbardziej mógł być anonsowany jako hit trzeciej kolejki, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, co działo się w grupie pierwszej Forbet czwartej ligi w ubiegłym sezonie, gdy zarówno wspomniany KS CK Troszyn, jak i przede wszystkim Wisła 2 Płock oraz Ząbkowia do samego końca walczyły o to, kto zajmie pierwsze miejsce. Ostatecznie wszystkie te zespoły pogodziła Mławianka Mława. Pierwsza wygrana Ząbkowi po dwóch remisach 0-0 z KS-em Raszyn oraz 2-2 z Wilgą Garwolin. Przyszedł pierwszy komplet punktów Wisła, do tej pory 3-0 z Mazurem Karczew, 5-1 z MKS-em Przasnysz, pozycja lidera po dwóch spotkaniach. A tutaj zwycięstwo Ząbkowi, tym bardziej, że jak podkreślał trener Maciej Tataj, okoliczności nie były sprzyjające. Zawieszeni za czerwone kartki Bartosz Wiśniewski, Sebastian Olczak, kontuzjowani niektórzy piłkarze, dość mocno przetrzebiony skład piłkarzy z Ząbek, a mimo to waleczność i co podkreślali ci, którzy ten mecz widzieli, znakomita praca drugiej linii w zespole Ząbkowi. To od niej zaczęła się akcja, która przyniosła drużynie prowadzenie, przejęcie w środku pola, nieudana pułapka offside'owa zastawiona przez płot i Patryk Zych, autor dwóch goli, wyprowadził Ząbkowie na prowadzenie w drugiej połowie, podwyższył ten wynik. Wisłę stać było tylko na honorowe trafienie z rzutu karnego już w 89 minucie. Jak mówił trener Bartłomiej Kornacki, ten mecz z Ząbkowiem był w wykonaniu drużyny dużo gorszy niż ten poprzedni z MKS-em Przasnysz, ale młodzi zawodnicy mają to do siebie, że jeżeli w jednym tygodniu prezentują znakomitą formę, to w innym już mogą jej zupełnie nie mieć. I te dysproporcje w jakości poszczególnych piłkarzy były zdaniem szkoleniowca Wisły 2 Płock głównym powodem, dla którego Wiślacy wrócili z Ząbek na tarczy. Wisła 2 Płock oparta na bardzo młodych zawodnikach. Tutaj kapitalną robotę wykonał trener Marek Brzozowski, który prowadził zespół w ubiegłym sezonie. On w tej chwili jest odpowiedzialny za szkolenie młodzieży w strukturach płockiej Wisły. Trener Kornacki, również bardzo młody szkoleniowiec, kontynuuje to, co rozpoczął jego poprzednik. Najbliższa okazja na punkt dla Wisły 2 Płock już w ten weekend i domowy mecz z Oskarem Przysłucha. Ząbkowia jedzie do Ostrołęki na spotkanie z tamtejszą Narwią, jedynym zespołem w stawce, który jeszcze nie ma punktów. I zespołem, który ma już nowego trenera. Przemku, bardzo Ci dziękuję za Twoje opinie. Mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy się nie raz w tej rundzie, a my wracamy tymczasem do studia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. Obejrzeliśmy skróty. Wróćmy na chwilę do Twojej kolekcji. Czy wszystkie cztery drużyny znajdują się tutaj za nami? Akurat tutaj nie, jeszcze dużo jest w szafie u mnie w domu, także tutaj jest tylko 1/10 mojej kolekcji, także. Ale gdzieś MKS Piasteczno mi tutaj przemknął. Tak, jak najbardziej jest tutaj, chyba po tej stronie, jak dobrze pamiętam. Także trzeba poszukać dla tych, co mają mocne oczy, także. Ciekawostka jest taka, że brakuje Ci szalika jednej drużyny z całej ligi. On znajduje się za Tobą, to jest szalik KS CK Troszyn. Wspomniałeś, że nie masz go w kolekcji. Nie, nie mam. Z tej okazji chciałem się zwrócić do klubów z niższych lig, że jeśli macie jakieś szaliki, które gdzieś Wam tam zalegają, to Tomek oczywiście z chęcią je przyjmie. Skąd się wzięła w ogóle pasja u Ciebie na szaliki? Moja pasja się rozpoczęła bardzo dawno temu, jak byłem jeszcze za granicą, mieszkałem, studiowałem.
Tam szukałem swojego lokalnego patriotyzmu, no i tak zacząłem kolekcjonować początkowo RKS Okęcie, wszystkie wzory, jakie wyszły. Następnie przerzuciłem się na wszystkich przyjaciół, których w tamtych czasach wspomagali RKS Okęcie, a następnie uważam, że jestem warszawiakiem, więc warszawskie strzale. Lokalny patriotyzm. Tak jest, jak najbardziej. No, jak widzimy, tych warszawskich klubów zostało już coraz mniej, co bardzo mnie boli, ale mam nadzieję, że mazowieckich nigdy nie zabraknie, także cały czas szukam klubów z Mazowsza. To ile szalików wydało Okęcie Warszawa do dzisiaj? Do dzisiaj na ten moment jest około 14 szalików. Jest jakiś klub, którego liczbę masz największą? Są to głównie warszawskie zespoły. Czy to jest GKP Targówek, obecnie Targówek Warszawa, po zmianie nazwy i degradacji do niższej ligi ze względu na problemy finansowe, ale jest to też Olimpia Warszawa, którą również bardzo lubię. Mój tata jest z Woli, także czy Sarmata, czy Olimpia również są bliskie mojemu sercu. A łączna liczba twojej kolekcji szalików, jest to w ogóle policzalne? Jest to ciężko określić tak naprawdę, bo tych szalików a to przybywa albo ubywa, bo również się wymieniam z innymi kolekcjonerami, bo to jest ważne, żeby jednak wymieniać się. To jest podstawa wszystkiej kolekcji. Na ten moment liczy 850 sztuk. Dzięki współpracy MZPN-u, KMD, których mam koszulkę na sobie, oraz asystenta trenera, którego tutaj pokażmy, przewidzieliśmy nagrody dla trenera miesiąca. Na pewno tej nagrody nie zdobędzie już trener Marciniak, ponieważ został zwolniony z Narwi Ostrołęka. Czy ta karuzela nie rozpoczęła się trochę za wcześnie? Moim zdaniem tak, to jest za szybko, żeby ocenić pracę trenera, ale oczywiście kluby podejmują swoje decyzje, my możemy swoje mówić, ale jednak dajmy pracować tym trenerom. Skoro już zaczęliśmy mówić o Narwi Ostrołęka i zmianach trenerach, Tomku, na temat zwolnienia trenera na pewno panują różne opinie. Ja bym chciał poznać opinię insajderską, dlatego za chwilę obejrzymy skrót meczu z MKS-em Przasnysz i połączymy się z naszym ekspertem Tomaszem Mrozkiem. Pierwsza połowa meczu MKS Przasnysz z Narwią Ostrołęka wyglądała na dość wyrównaną. Pod koniec pierwszej połowy to goście z Ostrołęki mieli szansę na wyjście, na prowadzenie, jednak po zmianie stron to gospodarze w 63 minucie otwierają wynik spotkania strzelcem Smoliński, który wykorzystał bardzo przytomne podanie od Patryka Gumowskiego. Drużyna Narwi w drugiej połowie praktycznie przestała na boisku istnieć. Konsekwencją tego była utrata drugiej bramki. Strzelcem Tomasz Kamiński po asyście strzelca pierwszego gola Smolińskiego. A wynik na 3-0 ustala Paweł Michalak uderzeniem z 25 metrów. W derbach tym razem zwycięsko ekipa z Przasnysza. Jest już z nami Tomek Mrozek, to już drugi Tomek w dzisiejszym studiu. Witam cię serdecznie. Jak wynik, jak samopoczucie po porażce w ten weekend? Ciężkie pytanie. Na sam początek mocny strzał. No, wynik taki, że doszło w naszym zespole do zmiany trenera, więc niekoniecznie taki, jaki się spodziewaliśmy. Wiadomo było, że no, MKS Przasnysz nie należy do faworytów ligi. I celowaliśmy w 3 punkty. To są takie mecze na naszej linii ostrołęcko-przesnyskiej, które zawsze buzują bardziej i dają więcej emocji już od wielu, wielu lat. Także ze względu na byłe województwo ostrołęckie, które nas łączyło. Spodziewaliśmy się raczej, że uda nam się coś odbić od tego dna. Zrobiło się gorąco i stąd no, nie byliśmy zadowoleni jako zarząd z dotychczasowych wyników. Doszło do zmiany sztabu. Pan Marek Marciniak już nie jest waszym trenerem. Tutaj mój gość ze studia uznał, że być może trochę za szybko w twoim odczuciu. Czy ta decyzja nie została podjęta zbyt pochopnie? Dopiero 3 kolejki za nami. No, mimo to, że Narew jest na dole tabeli, jednak 3 kolejki dopiero za nami. No,
pewnych tajemnic Alkowy się nie zdradza. Nie wszystkie rzeczy możemy powiedzieć tutaj na wizji, natomiast no, w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że razem z zarządem praktycznie jednomyślnie, że trzeba coś tu zrobić. Wiadomo, najłatwiejszą opcją w takim wypadku jest wymiana trenera. To jest klasyka polskiej myśli szkoleniowej i zarządczej. Wyglądało już dzisiaj, kiedy rozmawiamy, jesteśmy po pierwszym treningu z nowym trenerem i nowym drugim trenerem. I wygląda na to, że chłopaki troszeczkę nabrali nowego ducha, nowej energii. I chyba o to w tym wszystkim chodziło. To może przedstaw nam trochę nowego trenera Tomasza Staniurskiego. To już kolejny Tomasz w naszym gronie. Tak, Tomasz Staniurski, były zawodnik Narwi w 2007 roku. Jeszcze pamiętam, jak na trybuny chodziłem z Racą. Między innymi to wtedy Tomek grał u nas na obronie. Przyszedł z Korony Ostrołęka. To jest człowiek urodzony w Białymstoku. Potem ŁKS Łomża między innymi kilkukrotnie tam wracał. To jest takie miejsce, do którego wraca co kilka lat. Kilka innych klubów regionu, głównie Podlasie. W 2019 roku prowadził Koronę Ostrołęka tuż przed tym, jak zespół się rozpadł i wycofał z czwartej ligi. To był jego ostatni epizod w Ostrołęce i stamtąd trafił do ŁKS-u Łomża, gdzie przez kolejne sezony walczył o awans do trzeciej ligi. Za każdym razem czegoś brakowało, ale same dobre informacje na jego temat mamy, bo scouting jako taki w wersji bardzo szybkiej, bo trzeba było działać ekspresowo, został wykonany. Do niego jako drugi trener dołączył dzisiaj Piotr Strzeżysz, to jest taka legenda Narwi, tam około 500 meczów ligowych w naszych barwach, bardzo dobrze przyjęty dzisiaj, z uśmiechem, z radością i myślę, że będzie z tego chleb. W czwartej kolejce podejmiecie Ząbkowie Ząbki, drużynę mocną, zarówno u siebie, jak i na wyjazdach. Czego wam życzyć przed tym spotkaniem? Przełamanie. Trzeba na to liczyć, że uda się zagrać troszkę inaczej niż do tej pory. Zobaczymy, jakie będą decyzje też personalne nowego szkoleniowca. Nie liczymy na jakieś cuda, bo wiadomo, że oderwać się po pasie trzech takich porażek, gdzie no, wyglądało to słabo z naszej strony. Trochę pecha, trochę wykorzystanych sytuacji rywali, gdzie były nasze niewykorzystane, ale nie wyglądaliśmy dobrze. Mamy nadzieję, że będzie widać teraz progres z każdym kolejnym meczem i uda się zapunktować. A czy jeszcze możemy spodziewać się w związku ze zmianą szkoleniowca ewentualnych wzmocnień do drużyny? Okienko parę dni jeszcze nam zostało, żeby trwało. No, nie chcę mówić, że na pewno, ale gdzieś tam szykujemy, żeby może jeszcze coś zamieszać. Ja bardzo Ci dziękuję za rozmowę. My wracamy do studia i mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze nie raz w tym sezonie. Dzięki wielkie. Pozdrawiam wszystkich. Miłego dobrego. Pozdrawiamy. Tomek, to ile meczów obserwujesz miesięcznie w tej chwili? Na ten moment to jest 20 do 25 miesięcznie. To zależy, ile jest w tygodniu, ile można połączyć to ze sobą. No, jak wiemy, komunikacja między meczami jest dosyć czasochłonna. I to nie jest tylko Mazowsze. Rozumiem, że jeździsz po całym kraju. Na ten moment skupiam się głównie tutaj Mazowsze oraz Podlasie plus Mazury. To Mazowsze do innych regionów Polski, to jak z tą obfitością w talenty na Mazowszu? Uważam, że Mazowsze ma bardzo duży potencjał. To jest top 3 w Polsce, nie obrażając oczywiście innych, ale uważam, że możemy się poszczycić wieloma fajnymi młodymi chłopakami. To jeszcze pewnie powiedz nam proszę to, co interesuje naszych widzów w tej chwili w Forbet czwartej lidze na Mazowszu. Czy są chłopaki, których obserwujesz? Są, na pewno, bo są drużyny, które mocno promują tych młodych adeptów piłki nożnej. Zwłaszcza możemy powiedzieć o Eskoli Warszawa, która naprawdę wysyła chłopców za granicę na testy do dużych klubów Ligi Włoskiej czy Ligi Angielskiej. Także gdybyś miał na przykład młodego skauta, to wolałbyś go wysłać na mecz Oskara Przysuchy czy Eskoli Warszawa? Jednak pójdę tutaj w Eskolę Warszawa, która szkoli jednak tych chłopców dużo i wysyła ich za granicę. To jest najważniejsze, bo oni zobaczyli duże życie piłkarskie, także zagraniczne kluby i testy w innych klubach. Świetnym przykładem jest na przykład Marcin Bułka, a skoro już wywołaliśmy Eskolę, to obejrzmy sobie skróty pozostałych meczów Forbet czwartej ligi.
W meczu Escoli Varsovia z Hutnikiem Warszawa początek należał do gospodarzy. Już w 7 minucie po zagraniu ręką sędzia podyktował rzut karny, a gospodarze wyszli na prowadzenie. Hutnik Warszawa jednak już w kolejnym meczu pokazuje, że jest to zespół dwóch różnych połówek i w pierwszej akcji po przerwie Patryk Piasecki zdobywa bramkę po podaniu Daniela Boguckiego. W 50 minucie Piasecki asystuje przy trafieniu Oskara Zaksy i Hutnik już prowadzi 2-1. W 70 minuta Piasecki jest faulowany, sędzia dyktuje rzut karny i pewnie wykonuje jedenastkę Teo Kurtaran. W 76 minucie po rzucie wolnym Escola zdobywa bramkę na 2-3, ale wynik nie ulega już zmianie. W pierwszej połowie Mazowia oraz Markowia walczyły nie tylko ze sobą, ale i z warunkami pogodowymi. W 42 minucie Bartosz Malesa dokłada nogę do podania Tomasza Nieścieruka i do przerwy Mazowia schodzi z jednobramkową przewagą. Drugą połowę możemy śmiało nazwać festiwalem nieskuteczności. Mazowia po strzałach Trokima, Ksiądza, Zatorskiego czy Bondary nie mogła podwyższyć wyniku spotkania, a po jednej z kontr Jan Szulkowski mógł wyrównać stan meczu. Mecz ostatecznie kończy się wynikiem 1-0 dla Mazowi. Z pewnością drugim najważniejszym wydarzeniem sportowym w tym meczu był debiut Łukasza Brosia, czterokrotnego mistrza kraju z Legią Warszawa oraz trzykrotnego reprezentanta Polski. Mazur Karczew tylko dwukrotnie w swojej historii mierzył się w jednej lidze z Orłem Baniocha. Oba spotkania wygrał Orzeł, dlatego w meczu zespół z Karczewa na pewno nie potrzebował dodatkowej motywacji. Do przerwy Mazur Karczew kontrolował wydarzenia na boisku i miał ewidentnie więcej z gry. W 51 minucie Dębiński podcina Prochowskiego w polu karnym i sędzia wskazuje na wapno. Kapitan Mazura Piekut staje na wysokości zadania i zamienia jedenastkę na bramkę. Od 68 minuty zespół Orła grał w osłabieniu, czerwoną kartkę ujrzał Cezary Michalak. Wynik spotkania do końca już nie uległ zmianie i Mazur Karczew pokonał Orła Baniochę 1-0. W sobotnim spotkaniu trzeciej kolejki Wiktoria Sulejówek podejmowała KS Raszyn. Goście nie byli oczywiście faworytem w tym spotkaniu, jednak dość długo dawali opór atakom zespołu z Sulejówka. Wynik w 36 minucie otworzył Wilanowski uderzeniem z obrębu pola karnego. Do przerwy Wiktoria prowadziła tylko 1-0. W drugiej połowie oglądaliśmy jednak bardzo dobrą grę gospodarzy. Drugą bramkę strzelił Julian Świątek strzałem zza pola karnego w samo okienko. W 54 minucie po wrzutce z rzutu wolnego z prawej strony boiska najprzytomniej zachowuje się Stanisław Ławcewicz, kierując futbolówkę do siatki. Na 4-0 podwyższa 3 minuty później Janek Dźwigała. W 79 minucie drugą bramkę w tym spotkaniu strzela Ławcewicz. A wynik spotkania na aż 6-0 dla gospodarzy ustala Sebastian Szczepaniak strzałem w okienko bramki Raszyna. Po dwóch kolejkach Forbet czwartej ligi Oskar Przysucha gościł Wilgę Garwolin z ostatniego miejsca w tabeli. W tym meczu Oskar zdecydowanie mógł liczyć na 12 zawodnika, jakim byli kibice, a w 17 minucie Tomasz Pogołębski z rzutu karnego wyprowadza zespół z Przysuchy na prowadzenie 1-0. W drugiej połowie, w 57 minucie, Przemysław Nogaj po asyście Wicika podwyższa na 2-0. W 64 minucie drugi już rzut karny w tym meczu wykorzystuje Dawid Sala i mamy wynik 3-0. Oskar Przysucha totalnie zdominował gości z Garwolina i w 69 minucie było już 4-0 po strzale Moskwy, asyście Wicika. W 83 minucie drugą bramkę zdobywa Przemysław Nogaj, asysta Dorożyński. Gości z Wilgi Garwolin stać było tylko na jedną bramkę w tym meczu, strzelcem w 89 minucie Kazanow. Mecz kończy się wynikiem 5-1 dla Oskara, a trenerowi Zawadce, który był ostatnio gościem naszego studia, życzymy jak najszybszego powrotu do lepszej formy.
Podsumujmy sobie zatem wyniki trzeciej kolejki Forbet czwartej ligi. Eskola Varsovia przegrywa 2-3 z Kutnikiem Warszawa, Mazowia Mińsk Mazowiecki wygrywa z Markowią Marki 1-0, Mazur Karczew Orzeł Baniocha 1-0, MKS Przasnysz Naref Ostrołęka 3-0, Ząbkowia Ząbki Wisła 2 Płock 2-1, Oskar Przysucha pokonuje 5-1 Wilgę Garwolin, Wiktoria Stulejówek pokonuje 6-0 KS Raszyn, Świt Staroźreby przegrywa u siebie 0-7 z KSC Katroszyn, MKS Piaseczno wygrywa 3-2 z Mszczonowianką Mszczonów. Tomek, tutaj moim zdaniem jeszcze dwa mecze zasługują na krótką rozmowę. Przede wszystkim wygrana Oskara Przysucha z Wilgą Garwolin. 5-1. Tydzień temu był tutaj trener Wilgi Garwolin. Szczerze powiem, że wydawało mi się, że jego nastawienie raczej idzie w kierunku pewnego zwycięstwa, ewentualnie remisu, niż takiej dużej porażki. Co powiesz o tym meczu? 5 bramek to ciężko, ciężko. Nie wiem, jaka była sytuacja na boisku, niestety nie miałem okazji obejrzeć tego meczu, ale patrząc na sam wynik, no to duża ilość bramek, no może niepokoi trenera jednak. Może niepokoić, a drugim takim wynikiem, który zwrócił moją uwagę, jest wygrana 6-0 Wiktorii Sulejówek z KS Raszyn. Okej, KS Raszyn być może nie jest faworytem do awansu, ale jednak Wiktoria Sulejówek, wygrywając u siebie 6-0, no, pokazała klasę. Spójrzmy sobie w takim razie na tabelę, jak ona wygląda po trzeciej kolejce. Oraz zobaczmy, kto ze sobą zmierzy się w następnej, czwartej kolejce, która obędzie się od 26 do 28 sierpnia, ponieważ wyjątkowo już w piątek o godzinie 18 Hutnik Warszawa podejmie Mszczonowiankę Mszczonów. Kolejno w sobotę KSC Katroszyn podejmie MKS Piaseczno, KS Raszyn zagra ze Świtem Staroźreby, Wilga Garwolin zagra z Wiktorią Sulejówek, Naref Ostrołęka zmierzy się z Ząbkowią Ząbki, Orzeł Baniocha podejmie u siebie MKS Przasnysz, Markowia Marki zagra z Mazurem Karczew, a w niedzielę mamy dwa mecze. Najpierw Eskola Varsovia zagra z Mazowią Mińsk Mazowiecki o godzinie 13, a o godzinie 17 rezerwy Wisły Płock zagrają z Oskarem Przysucha. I według Ciebie mamy jakiś mecz kolejki, na który warto zwrócić szczególną uwagę? Postawiłbym na dwa mecze. Pierwszy mecz to na pewno Troszyn z MKS Piaseczno. Troszyn gra u siebie. Zobaczymy, sprawdzimy formę, czy utrzymają ilość goli przede wszystkim. A drugi, naprawdę ciekawy mecz, Eskoli Warszawa z Mińskiem Mazowieckim. Trener Sasal myślę, że tutaj przygotuje jakąś ciekawą taktykę. Z kim Okęcie gra w najbliższy weekend? Ze Skrom Drobin, Radarowa 1, godzina 12. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców lokalnego futbolu. Ja z tej strony życzę Okęciu oczywiście awansu, ale nie wypada mi życzyć tylko Okęciu, ale również wszystkim innym klubom, które znajdują się w naszych innych ligach, bo w naszym programie, mimo że nazywa się Studio Forbet czwarta liga, również chodzi o promocję tych niższych lig aż do B-klasy. I mam do Ciebie takie pytanie, czy jakieś szaliki drużyn kobiecych znajdą się w Twojej kolekcji? Jak najbardziej. W tym momencie mam szalik Diamonds Academy, to są ogólnie duża akademia kobieca, oraz AKS Zły, gdzieś tutaj jest, także... Gdzieś tam po tamtej stronie kojarzę. Jest dokładnie za tobą, niewidoczny w kamerze. A wynika to z tego, że nie zbierasz drużyn kobiecych, czy po prostu jest tego mało? Jest tego mało. Jak najbardziej zapraszam wszystkich trenerów czy prezesów do kontaktu ze mną. Bardzo chętnie zakupię, wspomogę lokalny futbol także. Pytałem Cię o tą piłkę kobiecą, ponieważ już na koniec chciałem Państwa zaprosić w sobotę na godzinę 11 na transmisję z meczu Aquik czwartej ligi, meczu Korony Jadów z Mazowią Grodzisk Mazowiecki. O godzinie 11 będą tam nasze kamery. Mam nadzieję, Tomek, że również obejrzysz ten mecz, chociaż Okęcie Twoje gra o 12. No niestety, więc... to tutaj się koliduje, ale pierwszą połowę oczywiście na YouTubie. Mam nadzieję, że obejrzę, zobaczymy jak dziewczyny grają. Mazowiecka piłka kobieca to jest fanpage na Facebooku, na który serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że będzie ona się rozwijać razem z tym, jak rozwija się nasz program. Za dzisiaj Ci bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że ta sceneria z nami być może zostanie jeszcze na jeden odcinek, a jak nie, to jeszcze uda się w tym sezonie pożyczyć trochę tej scenografii. Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa na kolejny odcinek studia Forbet czwartej ligi. Do usłyszenia.